29 czerwca obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jest to również Dzień Narodzin dla Nieba, świętej Emmy z Gurk, wdowy. Emma urodziła się około roku 980 w Karyntii, w rodzinie hrabiowskiej. Poślubiono ją przedstawicielowi tamtejszego rycerstwa, Wilhelmowi Herbusan. Wcześniej, zapewne przed rokiem 1016, owdowiała. 20 lat później straciła syna, którego zamordowano, prawdopodobnie z poduszczenia księcia Karyntii. Stała się wówczas jedyną właścicielką rozległych włości położonych na terenie Karyntii, Styrii i Krainy. Majętność tę w dużej mierze obróciła na pobożne fundacje, zwłaszcza na założenie klasztoru benedyktynek w Gurk oraz opactwo benedyktynów ad Mont. Dotowała także wiele parafii. Kiedy w roku 1073 utworzono w Gurk biskupstwo i uposażono je w dobra, darowane Kościołowi przez Emmę, zaczęła uchodzić za fundatorkę nowej diecezji. Zmarła w opinii świętości 29 czerwca 1045 roku. Od samego początku otaczano ją czcią. W roku 1174 szczątki jej przeniesiono do katedry, a następnie kilkakrotnie starano się o papieską aprobatę kultu. Na skutek rozmaitych wydarzeń politycznych starań tych nie uwieńczyła formalna kanonizacja. I dopiero w roku 1938 Stolica Apostolska dokonała potwierdzenia wielowiekowego kultu. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Emmę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.